Szanowni Państwo, wybory samorządowe to czas, kiedy kandydaci na prezydentów miast, burmistrzów, wójtów dokładają wszelkich starań, aby pozyskać atencję wyborców. Kandydaci prześcigają się w wywieszaniu banerów, plakatów, organizowaniu spotkań czy wręczaniu drobnych upominków. Wszyscy jednak wiemy, że żaden wyborczy myk nie zastąpi rzeczowej, merytorycznej rozmowy oko w oko wszystkich kandydatów zebranych w jednym miejscu i w jednym czasie, czyli debaty wyborczej. Z tego względu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, redakcja Goleniów.net postanowiła zorganizować debatę między czterema kandydatami ubiegającymi się o funkcję burmistrza miasta i gminy Goleniów. A śmiałkowie, którzy prowadzą dzisiejsze wydarzenie, to redaktor Andrzej Bugajski i redaktor Kamila Piłowarska. Szanowni panowie, przyszedł czas na przedstawienie tych, którzy są dzisiaj ważniejsi, czyli czterech kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza gminy i miasta Goleniów. W związku z tym może przedstawię poszczególnych kandydatów. Na numerze 1 wylosowanym kandydaci mieli możliwość wylosowania numeru, więc na numer jeden wylosował pan Arkadiusz Gruziak z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Numer 2 przypadł panu Krzysztofowi Sypieniowi z Komitetu KWW Krzysztofa Sypienia. Numer 3 to pan Robert Kuszyński z Komitetu KWW Roberta Kuszyńskiego. I numer 4, miejsce ostatnie, wylosował pan Tomasz Banach z Komitetu KWW Tomasza Banacha. Dodać należy, że kandydaci przed debatą, o czym mówiłem wcześniej, sami losowali miejsca i jakie im przypadły, te numery są losowe. Zanim jednak przejdziemy do meritum, przedstawmy zasady dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, debata, której jesteśmy świadkami, utrzymana jest w konwencji STREAM bez udziału publiczności i składa się z pierwszej części, czyli autoprezentacji kandydatów oraz kolejnej części podzielonej na 3 rundy. Na prezentację własnej osoby każdy kandydat ma 3 minuty, każda kolejna runda opatrzona jest czasem 2 minut. Runda pierwsza to odpowiedź na 3 pytania przygotowane przez redakcję Goleniów.net i te pytania każdy z kandydatów dostał 7 dni wcześniej. Runda druga to pytania przesłane przez internautów, a runda trzecia to pytanie kandydata do kandydata. Czas na odpowiedź mierzony jest od momentu powiedzenia przez prowadzącego pana redaktora Andrzeja słowa start. Przed końcem, 5 sekund przed końcem usłyszą Państwo stosowny dźwięk. Proszę o prezentację. Jeśli kandydat przekroczy czas, zostanie odebrany mu głos, czyli wyłączony mikrofon. Skoro zasady są już omówione, nie pozostało nam nic innego jak rozpocząć. Szanowni panowie, na początek, jak zapowiadaliśmy, prosimy kandydatów zgodnie z wylosowanymi numerami o przedstawienie własnej osoby. I może na początek, jak zgodnie z losowaniem, pan Arkadiusz Gruziak. Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Nazywam się Arkadiusz Guziak, jestem radnym powiatu goleniowskiego, przewodniczącym powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Mieszkam w Goleniowie, mam tu swoją rodzinę, swoich znajomych, swoich przyjaciół i jestem obeznany w problemach naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez kolejnego kandydata, czyli przez Krzysztofa Sypienia. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Redakcji dziękuję za podjęcie trudu zorganizowania tego spotkania, tejże debaty. A Państwu zasiadającym po drugiej stronie urządzeń multimedialnych dziękuję za poświęcony czas i uwagę dotyczącą przyszłości naszej gminy. Nazywam się Krzysztof Sypień, mam 43 lata i niemal od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Goleniów. Tutaj
nawiązałem pierwsze znajomości, tutaj rozpocząłem swoją edukację. Tutaj funkcjonuję, tutaj żyję. Po 5-letnim okresie studiów magisterskich w Gdańsku świadomie wróciłem do naszej społeczności lokalnej, mając porównanie możliwości życia w dużym mieście i perspektywę, którą stwarza również i nasza społeczność lokalna w gminie wielkości właśnie naszej. Z wykształcenia jestem magistrem sztuki. W międzyczasie skończyłem też studia menedżerskie MBA, które dają mi możliwości i kwalifikacje do zarządzania przedsiębiorstwem, a także taką jednostką samorządu, jaką jest gmina, gdyż moje podejście do zarządzania gminą będzie sprowadzało się do formuły i metody zarządzania przedsiębiorstwem opartej o metodę gospodarności, o równomierny rozwój i dbałość o każdą, nawet najdrobniejszą złotówkę, którą chciałbym wydawać w sposób uzasadniony. Tak jak wspomniałem Państwu, tutaj mieszkam, tutaj założyłem swoją rodzinę, mam żonę i dwójkę dzieci. Tutaj prowadzę działalność zarówno gospodarczą, jak też i działalność społeczno-kulturalną związaną chociażby z prowadzoną i zainicjowaną przeze mnie orkiestrą Utent Brass Band, która działa w strukturach Goleniowskiego Domu Kultury. I to właśnie z naszym miastem, z naszą gminą wiąże przyszłość zarówno swoją, jak też i przyszłość moich dzieci. I podobnie jak Państwo, chciałbym, aby nasza gmina rozwijała się w najlepszy możliwy sposób. Dlatego składam Państwu ofertę wyborczą dotyczącą mojej propozycji, a moja propozycja tak naprawdę sprowadza się również do projektu Gmina, o którym chciałbym słowo powiedzieć. Projekt Gmina to komitet wyborczy wyborców, który jest w pełni niezależny i nie związany z żadną partią polityczną. Mają Państwo kandydatów na burmistrza popieranych i reprezentujących partie polityczne. Natomiast komitet, który ja mam przyjemność reprezentować, jest w pełni niezależny i w pełni samodzielny. I taką też ofertę Państwu składamy. I mam nadzieję, że Państwo, mając do wyboru 4 kandydatów na burmistrza, wybiorą w sposób właściwy i 7 kwietnia oddadzą Państwo możliwie w najlepszy sposób głosy, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Dziękujemy serdecznie. I teraz jako trzeci dokona autoprezentacji pan Robert Kuszyński. Dzień dobry serdecznie, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Robert Kuszyński, mam 46 lat. Posiadam wykształcenie wyższe o profilu zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyłem te studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie. Jestem przedsiębiorcą z pasją. Jestem też stałym mediatorem sądowym. Jestem też radnym Rady Miejskiej oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Goleniowie obecnej kadencji. Moje doświadczenie zawodowe oraz pasja do niesienia pomocy pchają mnie do tego, żeby jeszcze bardziej włączyć się w naszą lokalną społeczność, żeby móc dobrze zarządzać naszą gminą, ponieważ to, czego doświadczyłem w tej kadencji, uważam, że ta gmina mogłaby być zarządzana inaczej. Wracając do moich studiów, to, co było bardzo ciekawym wydarzeniem w moim życiu, to, że zarówno w studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach drugiego stopnia przez ten cały czas byłem starostą grupy. Miałem zaufanie studentów, miałem zaufanie wśród wykładowców. Mówiono o mnie, że tam, gdzie grupa nie może, tam Kuszyńskiego wyślę. Jeżeli chodzi o prezentację mojej osoby i mniejszą aktywność na profilach społecznościowych, ona była spowodowana tylko i wyłącznie tym, że ja lubiłem i lubię pracować, natomiast uważam, że po wykonanej pracy dopiero można pokazywać swoje sukcesy. Dziękuję. Kończysz tą część wydarzenia. Proszę o zabranie ostatniego kandydata, czyli pana Tomasza Bona. Zanim zacznę prezentację swojej osoby, chciałbym uprzyjemnić atmosferę, w której się tutaj znajdujemy. Na spotkaniach z mieszkańcami przekazywałem taki drobny upominek, który chciałbym również panu wręczyć. Pozwólcie państwo. To jest miód z pasieki, którą założył mój dziadek. Bardzo proszę. Od 1946 roku mój dziadek, później mój tato, a dzisiaj moi dwaj bracia prowadzą tę pasiekę. Jest to dobry, zdrowy miód i mam nadzieję, że panu również będzie dobrze służył w tym trudnym okresie, jakim jest kampania wyborcza.
Chciałem, żeby również było nam przyjemnie i usłodzić troszeczkę to spotkanie, bo na pewno dla wszystkich nie jest ono łatwe. Ten miód jednak to nie tylko uprzyjemnienie czasu, ale to również dla mnie taki symbol mojej pracy zespołowej. Tak jak pszczoły muszą wszystkie pracować na wyprodukowanie tego słoiczka miodu, tak ja również widzę przede wszystkim możliwość i konieczność pracy zespołowej. Zespołowej o tyle, że musi ona również być podyktowana pewnym zdrowym podejściem do spraw, które się załatwia, czyli nie stronniczością. Nawiązując do tego, co powiedzieli moi przedmówcy, chciałbym się też odnieść, tak jak pan Robert, byłem też starostą grupy, byłem starostą roku, ale byłem też starostą całego samorządu uczelnianego. Również znam dobrze ten fakt i od wtedy już nabywałem tego doświadczenia. I tak jak mój kolega po prawej stronie, również nie należę do żadnej partii politycznej i również jestem niezależnym kandydatem. Nigdy zresztą do żadnej partii nie należałem. Państwo mnie znacie. Państwo możecie oceniać moją pracę. Przez 13 lat pracy w samorządzie w Goraniowskim dałem tutaj jasno popis swojej pracy. Mianowicie inwestycje i gospodarka to główna domena, którą się zajmowałem, więc takie inwestycje jak chociażby remont ulicy Konstytucji 3 Maja, ulicy Metalowej tutaj w pobliżu, ulicy Andersa, ulicy Szkolnej, ulicy Maszewskiej, ale również kubaturowe inwestycje, takie jak sala gimnastyczna przy ulicy Norwida, jak sala gimnastyczna w Krępsku, jak sala gimnastyczna w Białuniu, jak marina w Lubczynie. Te inwestycje, myślę, jasno świadczą o tym, jak pracuję i jak jestem skuteczny. Są też inwestycje, które bardzo służą społeczeństwu, takie jak chociażby Gorniowski ZAS czy CAL, oceniane bardzo wysoko, jeśli chodzi o skalę, nawet międzynarodową. Przyjeżdżają, podziwiają naprawdę, że takie inwestycje byliśmy w stanie zrobić. Zawsze się kieruję zasadą wyniesioną ze sportu, czyli nie tyle rywalizacja, co umiejętność pracy w zespole. I tak moje osiągnięcia, jak pobicie rekordu Guinnessa, czy 3 maratony, które odbyłem, czy Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej, świadczą chyba o tym, że potrafię to robić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy kandydatom za prezentację. Przechodzimy do udzielenia odpowiedzi na pytania przygotowane przez redakcję Goleniów.net. Szanowni Państwo, redakcja Goleniów.net przygotowała dla kandydatów 3 pytania. Pierwsze pytanie brzmi: jakie pan widzi zaniedbania i braki w gminie Goleniów, którymi zajmie się pan w pierwszej kolejności po objęciu stanowiska burmistrza? I jako pierwszego odpowiedź prosimy pana Arkadiusza Guziaka. Dziękuję bardzo. Głównym zaniedbaniem w naszej gminie Goleniów jest brak zainteresowania mieszkańcami ze strony naszych burmistrzów. Oni są dopiero aktywni podczas kampanii samorządowej. To wtedy są oni aktywni społecznie, to wtedy są aktywni medialnie. Trzeba sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie, jaki powinien być burmistrz gminy Goleniów. Powinna być to osoba, która jest otwarta przede wszystkim na mieszkańców, potrafiąca zbudować zespół dobrych ludzi, ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje decyzje. A jeżeli taki zespół już istnieje, to potrafić nim dobrze zarządzać. Wsparcie dla seniorów, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, wsparcie dla studentów rozpoczynających swoją naukę, czy też zbudowanie bezpiecznych i dedykowanych miejsc dla młodzieży. To są sprawy priorytetowe, którymi chcę się zająć, bo wierzę, że wraz z urzędnikami i radnymi zmienię oblicze Goleniowa. Otworzę przede wszystkim urząd gminy na mieszkańców, otworzę drzwi swojego gabinetu jako burmistrza. Zlikwiduje te wszystkie bariery dzielące między urzędem a mieszkańcami. Również zaproponuję do sesji Rady Gminy kwadrans dla obywatela, żeby każdy mieszkaniec mógł przyjść, podzielić się swoimi inicjatywami, spostrzeżeniami lub problemami, żebym jako burmistrz wraz z radnymi mógł podjąć odpowiednie inicjatywy. Dostępność, transparentność i komunikacja jest dla mnie najważniejsza. Dlatego będąc burmistrzem planuję robić regularne meetingi prasowe, na których będę dawał sprawozdanie z działalności gminy. Osobiście jako burmistrz. Szanowni Państwo, musimy zacząć w gminie Goleniów od podstaw, od budowania więzi społecznej, a myślę, że sukces przyjdzie bardzo szybko. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i przechodzimy do pana Krzysztofa Sypienia. Zaniedbań w naszej gminie przez minionych kilkanaście lat jest tak wiele, że nie sposób o nich wszystkich opowiedzieć w 2 minuty. Więc pozwolą Państwo, że skupię się na kilku najważniejszych przestrzeniach, które wymagają zauważenia.
Pierwszym i podstawowym zaniedbaniem jest brak równomierności, równowagi w zainteresowaniu obecnych władz gminy obszarami wiejskimi w zestawieniu z miastem Goleniowem. I to jest pierwszy deficyt, wobec którego trzeba niezwłocznie podjąć stosowne działania. Zadbać o to, aby mieszkańcy obszarów wiejskich przestali być wykluczani komunikacyjnie. Zadbać o ich podstawowe bezpieczeństwo związane z jakością dróg, w kwestii również brakujących chodników i brakującego oświetlenia. Są to sprawy tak banalne, wydawałoby się, i tak oczywiste, a jednak pomimo tego, że tak jak mój przedmówca wspomniał w okresie przedwyborczym, mamy wrażenie wybitnej skuteczności naszych włodarzy, okazuje się, że przez kilkanaście lat sprawy tak podstawowe i tak oczywiste w tak zasobnej gminie, jaką jest gmina Goleniów, nie są z jakichś względów zupełnie niezrozumiałych załatwione. Więc kwestia związana z infrastrukturą obszarów wiejskich, ale też i tak jak wspomniałem, z wykluczeniem komunikacyjnym, czyli zadbaniem o to, by komunikacja miejska zaczęła w końcu służyć mieszkańcom, a nie była tylko za darmo. Kwestia infrastruktury w mieście, oczywiście drogi, chodniki, to jest też coś, czego niestety z przykrością doświadczamy wszyscy. Natomiast nade wszystko chciałbym, aby Państwo wiedzieli, że jeżeli zostanę burmistrzem gminy Goleniów, zadbam o najpoważniejszy deficyt związany z naszą gminą, mianowicie brak wizji, brak misji i brak strategii i pomysłu na naszą gminę, a jest to podstawą do tego, żebyśmy wiedzieli, dokąd mamy zmierzać, jaka nasza gmina ma być w najbliższych kilku czy kilkunastu latach. Więc infrastruktura, równowaga pomiędzy rozwojem wsi i miasta, a także wizja, misja i konkretne pomysły na naszą gminę. Dziękujemy serdecznie i o odpowiedź na to pytanie prosimy pana Roberta Kuszyńskiego. Odpowiedź na tak postawione pytanie wcale nie jest łatwa, dlatego że gdybym czegokolwiek nie wymienił, to mogłoby to dzierżyć palmę pierwszeństwa. Ale odpowiadając wprost na to pytanie, w pierwszej kolejności należy zająć się remontem dróg i chodników. To w rozmowach z naszymi mieszkańcami było najczęściej zadawane pytania i wskazywana jako największa bolączka naszej gminy. Chodniki wymagają remontów, nowe drogi wymagają budowy. Natomiast, a jeżeli pojeździmy sobie po Goleniowie, to niestety te nasze drogi na dzień dzisiejszy wyglądają jak tor offroadowy. Dlatego my w pierwszej kolejności zajmiemy się inwentaryzacją wszystkich dróg na terenie miasta. Notabene to samo zrobimy, co zrobiliśmy na początku kadencji, kiedy zostałem radnym, kiedy wszedłem w skład komitetu zespołu do spraw obszarów wiejskich. Wtedy właśnie zrobiliśmy inwentaryzację wszystkich dróg lokalnych, dróg wiejskich i wytypowaliśmy te drogi, które w pierwszej kolejności powinny być wyremontowane. To samo przenosimy teraz na teren miasta i zaczniemy właśnie od szczegółowego remontu, od szczegółowego planu i harmonogramu, tak żeby każdy z Państwa wiedział, kiedy Wasza droga zostanie wyremontowana. Wydzielimy też osobny dział dotyczący dróg w naszej gminie, dlatego że na dzień dzisiejszy uważam, że jest to wydział zaniedbany i powinien być rozbudowany właśnie po to, żebyśmy mogli tymi drogami się zajmować sukcesywnie, a nie tylko w okresie przedwyborczym, bo proszę Państwa, zobaczmy, ulica Witosa i Puszkina, jakie jest cuda przedwyborcze. Ja uważam, że gdyby wybory były co dwa lata, to takich cudów by nie było, bo wszystkie drogi byśmy mieli wyremontowane w naszej gminie. Natomiast oprócz dróg, proszę Państwa, gospodarka odpadami i przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne gminy. Dziękujemy panu Kuszyńskiemu i o zajęcie stanowiska prosimy pana Tomasza Banacha. Szanowni Państwo, jestem siatkarzem i tak troszeczkę to pytanie przypomina mi wystawę piłki dla przeciwnika. Pytanie zresztą z tezą, jakie braki, jakie zaniedbania. Wiadomo, że chyba chodzi o to, żeby w tej chwili powiedzieć coś na temat odchodzącej już kadencji. W tej kadencji brali udział moi koledzy jako radni. To oni tak naprawdę decydowali o tym, jakie decyzje i jakie pieniądze na jakie inwestycje powinny być przeznaczone. I tak jak się spodziewałem, ten festiwal narzekania był i jest, świetnie się panowie z tego wywiązali. Ja natomiast jestem optymistą i uważam, że zawsze można i trzeba coś ulepszać, coś poprawiać. Dla mnie taką podstawową kwestią jest kwestia usprawnienia odbioru odpadów komunalnych
i wykorzystania tych odpadów ewentualnie do produkcji energii, tak żeby Goleniów mógł się stać miastem samowystarczalnym energetycznie, żeby koszty energii nie obciążały tak mieszkańców, jak w tej chwili to się dzieje. Ta tańsza energia to również zmniejszenie śladu węglowego, co jest niezwykle ważne w dobie zbliżających się obciążeń, jakimi będziemy wszyscy dotknięci, jeśli chodzi o właśnie zanikanie śladu węglowego. Drogi, jak moi przedmówcy też powiedzieli, tak samo jestem kierowcą, tak samo jeżdżę, tak samo denerwuję się, jak moje auto się psuje, jak muszę omijać dziury. Wszystkich dróg naraz się nie da zrobić. Dla mnie, jeśli chodzi o drogi, to nie jest jakiś festiwal, jak mój przedmówca powiedział, to nie są sytuacje, kiedy w roku wyborczym tylko się robi, tylko przygotowanie inwestycji drogowej, jak chociażby dzisiaj właśnie rozpoczynająca się inwestycja na ulicy Puszkina, Witosa z przerobionym rondem, z nowym mostkiem, to jest tego najlepszy dowód. Ja wiem, jak to zrobić i to zrobię. Pytanie numer dwa przygotowane przez redakcję to, jakie widzi Pan problemy zarządzania samym urzędem, jednostkami budżetowymi, czyli jawność pracy, otwartość, konsultacje. Pierwszy w tej kwestii wypowie się Pan Arkadiusz Gór. Dziękuję. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to oczywiście nasz urząd. Wszyscy wiemy jak wygląda wejście do naszego urzędu. Jako burmistrz, szanujący mieszkańców, a przede wszystkim szanujący petentów oraz urzędników, zadbam o to, aby sam urząd reprezentował się godnie. Otwarcie się urzędu na potrzeby mieszkańców będę realizował poprzez system debaty publicznej, bo wyjść do mieszkańców można na wiele sposobów, ale na pewno nie można tego zrobić za biurka. Każda wieś, każdy przedsiębiorca, każdy właściciel lokalu usługowego zasługuje na transparentność i przejrzystość ze strony władzy. Jednym z takich ważniejszych organów władzy są sołtysi, bo to oni mają zaufanie publiczne, wsłuchują się w głos swoich społeczeństw. Oni powinni być w stałym kontakcie z burmistrzem i ja to gwarantuję, że tak będzie. Czas dla wyborców jest jednym z postulatów moich wyborczych i ja go zrealizuję, jeśli Państwo mi zaufacie, ponieważ każda inwestycja w gminie Goleniów powinna być poprzedzona rzetelną konsultacją społeczną, abyśmy doskonale wiedzieli, jakie potrzeby muszą być realizowane dla naszych mieszkańców. I tym właśnie charakteryzuje się dobry gospodarz, że słucha mieszkańców, jest wśród mieszkańców, żyje z mieszkańcami, zna ich problemy i ja takim dobrym gospodarzem dla Państwa będę, jeśli Państwo mi tylko zaufacie. Dziękuję bardzo i przechodzimy do pana Krzysztofa Sypienia. Największą trudność mam z tym pytaniem, powiem szczerze, gdyż o problemach w urzędzie i jednostkach budżetowych może wypowiedzieć się obecny burmistrz i jego zastępcy jako ich kreatorzy. Więc literalnie uważam, że to pan Tomasz mógłby wypowiedzieć się najbardziej rzeczowo na temat wszystkich problemów funkcjonujących i mających miejsce na linii urząd czy jednostki budżetowe. Natomiast pozwolą Państwo, że ja skieruję wektor w przyszłość i opowiem o tym, jak uważam powinna wyglądać ta relacja. I tutaj nie sposób nie zgodzić się z przedmówcą, panem Arkadiuszem, odnośnie włączenia nie tylko mieszkańców, co oczywiste, ale też i przedstawicieli i pracowników urzędu do procesów decyzyjnych. Stawiał będę na otwartość, na budowanie relacji opartej o zaufanie i o relację partnerską w relacji właśnie z urzędem jako zarządca Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Natomiast oczywiście w relacjach pomiędzy burmistrzem a jednostkami budżetowymi również takowa otwartość, zaufanie i partnerstwo powinny mieć miejsce i każdy powinien czuć się bezpiecznie, powinien czuć się w takiej sytuacji, w tak komfortowej sytuacji, by móc przyjść zarówno do swojego przełożonego, jak też i do burmistrza po to, aby móc podzielić się nie tylko swoimi pomysłami, ale też i swoimi uwagami, zastrzeżeniami, spostrzeżeniami i być może również problemami. Także uważam, że urząd i jednostki budżetowe powinny być otwarte dla mieszkańców, powinny mieć przekonanie co do tego, że właśnie to mieszkańcy są głównym podmiotem i zarówno urząd, jak i jednostki budżetowe są dla mieszkańców. Czyli podsumowując, dobra relacja, komunikacja, zarządzanie urzędem, jednostkami budżetowymi w sposób otwarty i przyjazny.
Bardzo dziękuję i przechodzimy do odpowiedzi na to pytanie przez pana Roberta Kuszyńskiego. Proszę państwa, ja i mój komitet uważamy, że samorząd to my, podkreślaliśmy to już niejednokrotnie, że mieszkańcy tworzą tą wspólnotę samorządową, a radni są tylko przedstawicielami mieszkańców. W założeniu oczywiście, że ich głos jest głosem mieszkańców. Dlatego chcemy, aby gmina Goleniów, która jest naszym domem, była zarządzana w sposób przejrzysty, w sposób jasny i w porozumieniu z mieszkańcami. Oczywiście nie da się zadowolić wszystkich, ponieważ na tym polega demokracja. Natomiast my wdrożymy bardzo szerokie konsultacje. Otworzymy urząd i wrócimy do otwartych wtorków. Mieszkańcy będą mogli przyjść, porozmawiać z burmistrzem. Burmistrz, proszę pamiętać, że jest wybierany w wyborach samorządowych, w wyborach bezpośrednich. I nie może być tak, że burmistrz chowa się za szklanymi drzwiami i jest nieobecny na sesjach, a przypomina sobie o mieszkańcach tylko w kampanii wyborczej. Dla nas bardzo ważnym elementem otwartego urzędu jest informator budżetowy, który będziemy wydawać dla państwa co roku, tak żebyście państwo wiedzieli, jak wygląda budżet gminy, na co są wydatkowane środki, ponieważ tego na dzień dzisiejszy nawet my radni czasami nie wiemy, kiedy pytamy się burmistrza, składając różnego rodzaju wnioski, interpelacje. Niestety taka jest rzeczywistość. My tą rzeczywistość chcemy zmienić, ponieważ uważamy, że urząd i gmina musi być jasna i przejrzysta. Otworzymy też spółki gminne, tak żeby klient mógł wejść, mógł załatwić daną sprawę i żeby czuł się jako klient, jako osoba, która przyszła do spółki, która jest zarządzana przez gminę tak naprawdę, która jest spółką dla mieszkańców. I prosimy ostatniego kandydata o odpowiedź na to pytanie. Pan Tomasz Bala. Szanowni Państwo, niedalej jak w ubiegłym tygodniu przyszła do mnie pani Krystyna Spodańska w sprawie działki. Tak samo w ubiegłym tygodniu była u mnie pani Ewa w sprawie mieszkania, przydziału mieszkań na Helenowie. Dwa tygodnie temu spotkałem na ulicy pana Jana, nie podaję nazwisk celowo, ale te osoby dobrze pamiętają. Pytał mnie o organizację ruchu przy remoncie na ulicy Puszkina. Zaprosiłem go do siebie, pokazałem mu wszystko. Nie ma zamkniętego urzędu. Nie wiem, skąd się biorą te przeświadczenia, a jak słyszę o tym, że we wtorek będzie się otwierał urząd, to już w ogóle jestem zdruzgotany tym, dlatego że urząd jest cały czas dla mieszkańców i jest otwarty. Natomiast jest odpowiednia organizacja pracy urzędu i to jest wymóg czasu. Dzisiaj wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że już otrzymujemy e-recepty, składamy e-wnioski, załatwiamy swoje sprawy w bankach, na swoim koncie, w swoim telefonie czy w swoim komputerze. To jest normalne. To są wyzwania czasu. Mało tego, niektóre przepisy nie pozwalają wręcz do tego, żeby udostępniać dane innym osobom. Mówię tutaj o przepisach RODO, czyli nie ma czegoś takiego, że wchodzi dwóch czy trzech interesantów do jednego pokoju i załatwiają swoje sprawy, bo byśmy łamali przepisy. Proszę sobie zdać z tego sprawę, że wymóg czasów i przepisów troszeczkę się zmienił. Natomiast każdy, kto się umówi na spotkanie, przychodzi, jest załatwiony. To chyba jest postęp czasu i to jest dobra organizacja i szacunek dla czasu tych osób, które przychodzą załatwiać swoje sprawy. Ja każdą taką sprawę załatwiam. Natomiast jeśli mówimy o konsultacjach, o spotkaniach szerszych, to chyba trudno zliczyć spotkania, w których brałem udział. I to nie jest wcale kampania przedwyborcza. Glewice, Budno, Wierzchosław, wszystkie konsultowane plany zagospodarowania przestrzennego. Chyba jasno pokazuje to, że jesteśmy razem z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do ostatniego pytania redakcji, czyli pytanie trzecie. Pytanie brzmi: jak pan widzi rozwój gminy i miasta w bliskiej i dalekiej przyszłości, czyli plany rozwoju i ich realizacja? Odpowiedź, jak zwykle, w pierwszej kolejności wylosowanej. Prosimy pana Arkadiusza Guziaka. Szanowni państwo, przede wszystkim uczynię Goleniów przyjaznym dla rodzin, nie zamykając się na ich potrzeby.
zainwestuje w szkoły podstawowe, aby były to nowoczesne i komfortowe placówki dla naszych uczniów. Ale zrobię to wraz ze swoimi, wraz z uczniami, czyli wprowadzę szkolny budżet obywatelski, gdzie uczniowie i uczennice będą mogli głosować nad projektami, wybierać te najlepsze, a ja jako burmistrz będę mógł je realizować. Zajmę się naszymi lokalnymi przedsiębiorcami, wsłuchując się w ich potrzeby, aby rozwijali swoje przedsiębiorstwa, ale również w synergii z dużymi podmiotami gospodarczymi. Zajmę się seniorami, aby czuli, że gmina Goleniów jest ich miejscem drugiej młodości. Zadbam o ich zdrowie, zadbam o ich bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, już nigdy nie będziecie czuć się samotni, ponieważ otworzę drzwi swojego gabinetu, gdzie razem będziemy rozwiązywać Wasze życiowe problemy. Szanowni Państwo, trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość naszej gminy. Wpływa na to wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, jak na przykład inflacja, jak przymusowa relokacja uchodźców, czy wojna za naszą wschodnią granicę, albo obowiązki narzucane przez państwo na gminę, obowiązki, za którymi mogą nie iść środki finansowe. Ale wiem jedno, że mam wiedzę, umiejętności, energię, zapał, a przede wszystkim mam wizję, jak stworzyć komfortowe miejsce do życia dla naszych mieszkańców, bo umiem budować i umiem dbać o to, co zbudowałem. Bo nasza przyszłość jest naszą wspólną sprawą. Zadbajmy o nasze dzieci, zadbajmy o nasze wnuki. Dlatego, szanowni państwo, bardzo was proszę o zaufanie i głos na mnie, bo wierzę, że razem możemy zbudować bezpieczną przyszłość dla naszego Goleniowa, gminy Goleniów. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego kandydata i odpowiedź na to samo pytanie do pana Krzysztofa. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, nie da się rozwijać gminy, nie mając na nią pomysłu, nie mając nawet strategii. A nie wiem, czy państwo wiedzą, że strategia rozwoju gminy Goleniów uległa przedawnieniu w zeszłym roku i nikt z osób zarządzających nie podjął wyzwania w postaci przygotowania takiego dokumentu, który powinien być realizowany w sposób ciągły. Więc to jest kwestia numer jeden. Kwestia numer dwa w kontekście tak ważnej dziedziny i tak ważnego obszaru, jakim jest edukacja. Strategia rozwoju edukacji uległa przedawnieniu, uwaga, w roku 2018. I do dnia dzisiejszego, przez całą minioną kadencję, również panowie burmistrzowie nie mieli inicjatywy w tym kierunku, aby uporządkować tę kwestię, czego największym i najbardziej przykrym dowodem było bardzo wiele nieprzemyślanych, nazwę je spontanicznymi, decyzjami, które skutkowały między innymi wyprowadzeniem stołówek szkolnych z placówek przedszkolnych czy ze szkół i zmianą ich formy organizacyjnej. Natomiast, proszę państwa, oczywistą sprawą jest, że należy zacząć od przygotowania takich dokumentów i wspólnie z mieszkańcami i wspólnie z ekspertami należy takie dokumenty stworzyć. One też pozwolą nam w sposób obiektywny i w sposób skuteczny pozyskiwać środki zewnętrzne. Natomiast chciałbym, żeby państwo też wiedzieli, że moim pomysłem na wizję i rozwój gminy Goleniów jest projekt gmina. Słowo projekt, czyli inaczej pomysł, to coś, co jest przemyślane, coś, co jest gotowe do wdrożenia i coś, co ma służyć naszym mieszkańcom. W gronie wspaniałych ludzi, z którymi mam przyjemność współpracować, składamy państwu taką ofertę i projekt gmina właśnie to oferta dla mieszkańców, którzy chcą rozwoju naszej gminy. Dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź na to samo pytanie pana Roberta Kruszyńskiego. Zanim udzielę odpowiedzi na postawione teraz pytanie, chciałbym jeszcze delikatnie nawiązać do wypowiedzi pana Tomasza Banacha i otwartego urzędu. Otóż wydaje mi się, że Tomku, niestety nie wiesz, jak funkcjonuje urząd. Albo jesteś zaszufladkowany tylko w naszym urzędzie. Ja przez 5 lat mojej obecnej pracy zawodowej przynajmniej 3 razy w tygodniu jeżdżę na spotkania z włodarzami różnych gmin, czy to powiatów. I proszę państwa, jesteśmy jedynym zamkniętym urzędem, który znam w naszym województwie. Dlatego Tomku, uważam, że jeżeli masz ochotę, zapraszam cię na wycieczkę. Zobaczymy, jak funkcjonują inne urzędy. Wracając faktycznie teraz do naszego pytania, zadanego przez państwa pytania. Proszę państwa, w bliskiej perspektywie musimy pamiętać o lepszym skomunikowaniu gminy. To też były tematy poruszane przez mieszkańców. Musimy dostosować godziny i komunikację do faktycznych potrzeb mieszkańców. Musimy pamiętać o przychodniach, o lepszej dostępności do lekarzy, podstawowej opieki zdrowotnej, zarówno na obszarach wiejskich, jak i na obszarach miejskich. Musimy pamiętać o tworzeniu nowych miejsc pracy.
Musimy pamiętać o tym, że gmina, żeby mogła się dobrze rozwijać, musi mieć dobrych specjalistów i my tych specjalistów praktycznie mamy, możemy ich Państwu przedstawić. I chcielibyśmy, żeby wizja rozwoju Goleniowa była bezpieczna dla mieszkańców, a także dla członków rodzinnych ogrodów działkowych, żeby mieli pewność, że ich tereny nie zostaną przeznaczone pod budownictwo. Jeżeli chodzi o perspektywę dłuższego zarządzania gminą, to tutaj wkładamy duże znaczenie w proces recyklingu molekularnego. Niestety znowu mi zabrakło czasu, ale zapraszam Państwa na naszą stronę facebookową, tam wszystkiego możecie się dowiedzieć. Przepraszam Panie Robercie, naruszył Pan czas. Proszę tego nie robić. Ostatnie pytanie, ostatnią odpowiedź na to pytanie, proszę Pana Burmistrza Tomasza Wanacha. Szanowni Państwo, w dwie minuty, tak jak moi przedmówcy też nie mieścili się w czasie, chociaż wykorzystywał Pan Robert do innego celu swój czas, szkoda. Trudno, żeby powiedzieć o całej swojej wizji rozwoju gminy Goleń w perspektywie krótkiej i dalekiej. Ja to wszystko spisałem w gazecie, którą wydałem na wybory. Jest to gazeta, w której na drugiej stronie jest 10 filarów, na których opieram cały rozwój gminy Goleniów. Tutaj są podstawowe sprawy, na których powinniśmy się skupić. Za chwilę o nich powiem więcej, ale to nie wszystko. W tej gazecie również skupiam się na zespole ludzi, z którymi chcę to zrobić. Tak jak powiedziałem przy prezentacji swojej osoby, bardzo ważne jest dla mnie, żebyśmy to robili zespołowo. To nie jest tylko wizja jednego człowieka, czy zarzutów, jakie Pan Krzysztof tutaj stawiał, że nie ma strategii. To jest praca zbiorowa, więc warto się na tym skupić. Jako przykład podam swoje historyczne przyjście tutaj 13 lat temu do Goleniowa. Wtedy przychody z Golenieckiego Parku Przemysłowego były na poziomie 5 milionów złotych. Dzisiaj jest to kwota około 20 milionów złotych, czyli czterokrotnie więcej. Warto inwestować w gospodarkę, warto inwestować w rozwój przedsiębiorczości w Goleniowie, bo to daje konkretne efekty. Dlatego też jedną z podstawowych rzeczy, które chciałbym zrobić, to jest przygotowanie nowego Goleniowskiego Parku Przemysłowego skupionego wokół lotniska. Żeby tego dokonać, trzeba ludzi oczywiście, dlatego mocne akcenty stawiam na gospodarkę mieszkaniową i na kolejne osiedle, które moglibyśmy wybudować na Helenowie. Kolejne 120 mieszkań jest już w przygotowaniu. Ale inne inwestycje, takie jak sala widowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 1, jak wsparcie psychologiczne i psychiczne dla dzieci i młodzieży, schronisko dla zwierząt, szkoła w Białuniu, takie inwestycje będę chciał realizować wspólnie z moim zespołem, który Państwu prezentowałem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wszystkim kandydatom za tą część spotkania i przechodzimy do kolejnej partii, znacznie ciekawszej, a ciekawszej dlatego, że tym razem pytania nie są znane, są to pytania niespodzianki. Jak można zauważyć, Szanowni Państwo, na stolikach przed kandydatami znajdują się specjalnie przygotowane pojemniki. W tym pojemnikach każdy z kandydatów ma pytania dedykowane specjalnie dla niego od internautów. Jako pierwszego o wylosowanie dwóch pytań, bo tyle będą losować kandydaci, i odpowiedzenie na te pytania poproszę Pana Arkadiusza Guziaka. Czyli rozumiem, przeczytać pytanie? Bardzo proszę. Pierwsze pytanie. Panie przyszły burmistrzu, czy będzie możliwość koncertów w naszym mieście Goleniów z muzyki rapu, czy też disco polo? Zagłosuję na pewno na Pana, bym chciała, by się zmieniło w naszym mieście i też by mieszkańcy Goleniowa odczuli ulgę płacenia niższego czynszu. No, bardzo dziękuję za słowa uznania i że tutaj osoba nadesłająca pytanie chce na mnie zagłosować. Ale oczywiście myślę, że w gminie Goleniów należy inwestować też i przeprowadzać koncerty różnego typu, otwierać się na różną muzykę, nie tylko na jeden typ, jak to też jest do tej pory u nas w gminie. Myślę, że będziemy otwartym miastem na różne inicjatywy społeczne, kulturalne i przede wszystkim myślę, że też muzyka disco polo powinna zawitać u nas w gminie Goleniów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I kolejny. I od razu drugi.
Czy nie uważa Pan, że komunikacja miejska powinna być płatna? Jeśli tak, to jak powinno odbywać się pobieranie opłat? Uważam, że komunikacja miejska w gminie Goleniów powinna być bezpłatna, ale powinna być płatna dla osób dojeżdżających do pracy na Goleniowskim Parku Przemysłowym, ale nie płatna z kieszeni samych pracowników, ale powinny firmy, które się znajdują na Goleniowskim Parku Przemysłowym, organizować takie dojazdy, bo szkoda, żebyśmy też dokładali i dofinansowali inwestycje prywatnych przedsiębiorców. Ważne jest, najważniejsze jest dla nas dobro naszych mieszkańców, żeby oni mogli korzystać bezpłatnej tej komunikacji, ale też nie kosztem naszego własnego budżetu, czyli dofinansowanie ze strony parku przemysłowego na autobusy i dojazdy pracowników powinny być zrealizowane i powinny być u nas w gminie Goleniów. Dziękuję. Dziękuję bardzo i o przedstawienie pytań, o losowanie i przedstawienie, a kolejno o odpowiedź poproszę pana Krzysztofa Sypienia. Czy po objęciu stanowiska burmistrza ma pan w planach podjęcie jakichkolwiek działań związanych z polepszeniem sytuacji bezdomnych zwierząt w naszej gminie? Pytanie, dziękuję bardzo za nie. Odpowiedź jest oczywista i oczywiście, że mam w zamiarze polepszenie sytuacji bezdomnych zwierząt w naszej gminie. Niech za skromny dowód mojej najlepszej intencji w tej kwestii będzie fakt tego, że mój tata jest lekarzem weterynarii i znane są mi te tematy bardzo dobrze od w zasadzie początku mojego życia świadomego. Natomiast proszę Państwa, z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że najlepszym sposobem polepszania sytuacji bezdomnych zwierząt jest po pierwsze edukowanie, po drugie sterylizowanie i powodowanie zmniejszania populacji bezdomnych zwierząt i po trzecie też system chipowania wspierany przez gminę, przez urząd. I na pewno będę wspierał tego typu działania przede wszystkim na poziomie edukacyjnym jako najlepszy i najbardziej ekonomicznie uzasadniony sposób działania profilaktycznego w tej kwestii. Natomiast oczywiście stan bytowy dotyczący zwierząt również jest mi bardzo bliski i na pewno będę wspierał Towarzystwo Oddział TOZ, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, przepraszam, i będę starał się, aby warunki bytowe zwierząt w Budnie były jak najlepsze. I chciałbym też przekazać Państwu informacje w kontekście opieki nad zwierzętami, już nie tylko w kontekście problemu bezdomności zwierząt. Będziemy również inicjowali powstanie i powołanie w naszej gminie grzebowiska dla zwierząt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Skąd ma znać Pan potrzeby mieszkańców wsi, skoro nie bywał Pan w swojej karierze politycznej na obszarach wiejskich? Co ma Pan do zaoferowania nam, mieszkańców wsi, oprócz obietnic? Również dziękuję bardzo internaucie bądź internautce za to pytanie i w odpowiedzi chciałbym przekazać Państwu, że problemy wsi są mi znane choćby z tego powodu, że przez 18 lat swojego życia mieszkałem w jednej z naszych wsi, w Mostach dokładnie, i wspominam ten czas bardzo dobrze, choć jednocześnie też wiem, jak wiele deficytów, jak wiele trudności dotyka mieszkańców zarówno Mostów, jak też i obszarów wiejskich w naszej gminie. Nie zgodzę się z internautą bądź internautką odnośnie stwierdzenia mojej nieobecności na wsiach. Na wsiach przez minione lata bywam sukcesywnie i wielokrotnie. Znam problemy wsi i w związku z tym, że przez ostatnie miesiące również w toku przygotowań do kampanii wyborczej, w toku samej kampanii wyborczej odwiedziliśmy już niemal wszystkie sołectwa i do dnia wyborów odwiedzimy wszystkie 33 sołectwa naszej gminy. Znam te problemy i wiem, z czym borykają się Państwo na co dzień, dlatego że rozmawiamy, dlatego że słucham Waszych opinii, dlatego że głos również i mieszkańców wsi, nie tylko miasta, oczywiście jest dla mnie bardzo istotny.
I w toku 5 lat mijającej kadencji, w której miałem przyjemność i dużą odpowiedzialność być radnym Rady Miejskiej, również wielokrotnie występowałem z wnioskami w imieniu mieszkańców obszarów wiejskich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu Krzysztofowi Sypieniowi i poprosimy o wylosowanie pytań pana Roberta Kuszyńskiego. Maszyna losująca ruszyła. Losowała. Co było pana zdaniem największą bolączką obecnej władzy? Dziękuję za to pytanie. Myślę, że największą bolączką obecnej władzy był brak dialogu i słownej komunikacji pomiędzy i współpracy pomiędzy Radą Miejską a burmistrzem. Myślę, że gdyby zarówno burmistrz, jak i jego zastępcy wyrazili chęć współpracy z tą radą, to ta współpraca układałaby się dużo lepiej, dużo owocniej i na pewno można by było wykonać wiele zadań potrzebnych dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękujemy i pytanie numer 2. Czy planuje pan stworzenie dodatkowych wybiegów dla psów w mieście, w szczególności na prawobrzeżu rzeki Ina? Ciekawe pytanie. Nie dochodziły do mnie dotąd informacje, że taka jest potrzeba takiego wybiegu, ale oczywiście jeżeli obejmę zarządzanie gminą Goleniów i państwo zaufają mi, będę mógł pełnić rolę burmistrza gminy Goleniów, to jak najbardziej przyjrzę się temu problemowi. Państwo też będą mogli samodzielnie zgłaszać swoje potrzeby, chociażby poprzez budżet obywatelski, który chcemy wprowadzić, a także budżet obywatelski dla młodych, tak żeby też młodzież nasza mogła pokazywać nam kierunki rozwoju i potrzeb młodzieży. Także zapraszam Państwa do wyborów w dniu 7 kwietnia i proszę o oddanie głosów faktycznie na jednego kandydata bez układów i zobowiązań politycznych. Dziękuję. Dziękujemy panu Robertowi Kuszyńskiemu i o losowanie, przeczytanie i odpowiedź na pytania prosimy pana Tomasza Banacha. Żałuję, że nie dostałem tych pytań, które dostali moi poprzednicy, bo bym miał ułatwione zadanie, ale również festiwal narzekania, jak widać, bardzo się pogłębiał. Tak jest. Jest. Pytanie numer 1. Co jest przyczyną pańskiego zameldowania w Goleniowie? Dlaczego pan nie mieszka na stałe w gminie Goleniów, skoro chce pan zarządzać całą gminą? Szanowni Państwo, mieszkam w gminie Goleniów. Gmina Goleniów jest mi bardzo bliska. Mieszkam w samym Goleniowie. Mam również drugie mieszkanie, które jest w Szczecinie. Ułatwia mi to kontakt z moimi wnuczkami ukochanymi. Tam się wychowują i tam mam z nimi bardzo częsty kontakt, więc dla mnie tutaj nie ma żadnego problemu. Mieszkam od kilku lat w Goleniowie i jeśli chodzi o zarządzanie gminą Goleniów, to myślę, że sprawa jest dużo poważniejsza niż samo to, czy jest się zameldowanym, czy nie. Kwestia jest, czy się czuje to miasto, tą gminę, czy się ma kontakt z mieszkańcami. Ja tak uważam. Tutaj spędzam swój czas, tu mam przyjaciół, tutaj chodzę do kawiarni, tutaj myję swój samochód, tutaj uprawiam sport. Tutaj uczestniczę od 13 lat we wszystkich milach goleniowskich, zawsze w stroju sportowym, więc wydaje mi się, że nie mam z tym żadnego problemu i dla mnie jest to sprawa oczywista. Dziękuję. Pytanie numer 2. Czy po objęciu stanowiska burmistrza ma pan w planach podjęcie jakichkolwiek działań związanych z polepszeniem sytuacji bezdomnych zwierząt w naszej gminie? Panie Krzysztofie, mamy to samo pytanie, bardzo się cieszę. Szanowni Państwo, w moim programie wyborczym, jak Państwu pokazywałem w gazetce, które jest, jednym z 10 filarów, na których się opieram, jest budowa nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nie mówimy o remoncie schroniska, przytuliska, które jest w Budnie, tylko mówimy o budowie nowego schroniska. Schroniska, które pierwsze będzie wyposażone w
profesjonalną obsługę dla pomocy tym zwierzętom, jak również dla osób, które się nimi zajmują. Dla całego wolontariatu, który jak do tej pory z wielkiego serca bardzo dużo od siebie daje. Jestem po wizytach w TOZ-cie, po rozmowach z panią Agatą Kiziuk, dokładnie wiem, jakie są potrzeby i również, jak mój przedmówca wskazuje na właśnie kwestie związane z chipowaniem, z sterylizacją, ale żeby to robić, trzeba mieć do tego narzędzia, więc budowa schroniska w moim odczuciu jest temu pomocna. Mało tego, jako gmina musimy zapewnić miejsca dla bezdomnych zwierząt w innych schroniskach, w związku z tym musimy ponosić opłaty. Uważam, że jeśli wybudujemy takie schronisko i będziemy nie dość, że opiekować się zwierzętami, które są na terenie gminy, ale również będziemy mogli ewentualnie przyjmować z innych gmin, to również nam się to opłaci. Jestem bardzo za tym. Mało tego, to schronisko chciałbym, tak jak było pytanie dla pana Roberta, żeby znalazło się w samym Goloniowie, tak, żeby wolontariat, młodzież, która się opiekuje tymi zwierzętami, miała lepszy dostęp do tego schroniska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, nadszedł, mówię tutaj do widzów i czytelników Goleniów.net, nadszedł dla Państwa chyba najciekawszy moment w tej debacie, czyli pytania kandydatów do kandydatów. Każdy z kandydatów otrzymał od nas możliwość zadania dwóch pytań, które może zadać pojedynczo jednemu z kandydatów lub rozbić to po jednym pytaniu dla dwóch kandydatów. Oczywiście czas jest tak jak regulaminowo, pytanie, odpowiedź, dwie minuty. W pierwszej kolejności proszę o zadanie pytania i zadawanie pytań pierwszego kandydata, czyli pana Arkadiusza Guziaka. Dziękuję. Pierwsze pytanie to mi się nasunęło na samym początku naszej debaty, bo jako jedyny startuję z ramienia Partii Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Obecni tutaj panowie zarzekają się, że są kandydatami niezależnymi. Ja chciałem się zapytać pana burmistrza aktualnie o to, bo z tego co wiem, nie jest pan do końca kandydatem niezależnym, kandydatem oddalonych od partii politycznych, ale związany z pewną partią polityczną, ponieważ w umowie koalicyjnej, jaką państwo macie, to zawsze drugie miejsce wiceburmistrza jest przeznaczone na członka pewnej partii, już nie będę mówił której, i tak samo pewna partia powiedziała, że jest pan kandydatem z tej partii. Proszę powiedzieć, dlaczego pan oszukuje mieszkańców i nie chce jawnie powiedzieć o swojej przynależności. Dziękuję. Od razu odpowiadamy? Z przyjemnością. Myli pan podstawowe kwestie i dziwię się panu jako członkowi partii, bo tak jak powiedziałem, nie jestem członkiem żadnej partii i nigdy nie byłem. Natomiast to, że jestem wspierany przez ugrupowanie... Tak, sympatykiem jak najbardziej. Natomiast to, że jestem wspierany przez ugrupowanie, to, że nawet widzą we mnie kandydata na burmistrza, to mnie tylko cieszy. Mało tego, to jest dla mnie gwarancja tego, że będę skuteczny w działaniu. Wiemy, kto dzisiaj jest u sterów rządowych, wiemy, kto decyduje o dofinansowaniach z różnych źródeł, jeśli chodzi o możliwości dla samorządów, i patrzę na to z optymizmem i z nadzieją, że będziemy mogli po takie środki sięgać. To, jak była pańska partia u steru, no niestety dyskwalifikowało Goleniów w wielu kwestiach. Pieniądze z Polskiego Ładu niestety nie trafiały do naszego samorządu, tak jak do innych samorządów. Cieszę się na to, że będziemy mogli sięgać w tej chwili normalnie każdy przejrzysty samorząd po te pieniądze, co daje nam skuteczność działania. Kontakty z marszałkiem. W dniu dzisiejszym powiem państwu, o godzinie 13 jadę podpisywać strategię rozwoju ZIT Somowską, w której to znajdują się środki na wsparcie budowy naszej sali widowiskowej. Już to się zaczęło, ten proces się zaczął i ja się z tego bardzo cieszę, jestem dumny, że takie ugrupowanie mnie wspiera. Dziękuję za odpowiedź. Chciałem przypomnieć, że wiele inwestycji, które były na terenie gminy Goleniów, były finansowane z Polski. Chciałabym przypomnieć, że nie ma kwestii ad vocem i chciałabym przywołać pana do porządku debaty i zadać kolejne pytanie. Sypieniowi, bo też było ciekawe pytanie, jeśli chodzi o zwierzęta, o bezdomne zwierzęta, ale chciałem się zapytać, jaki pan ma plan na mieszkańców w Zabrodziu, gdzie są stworzone mieszkania socjalne, które są karą jakby dla mieszkańców, którzy nie płacą za czynsze i są dłużnikami. Czy ma pan jakiś pomysł na tych mieszkańców?
Sytuacja na pewno wymaga bardzo mądrego i wyważonego przyjrzenia się tej sprawie i oczywiście trzeba wychodzić naprzeciw tego typu mieszkańcom. Mam świadomość warunków, w jakich mieszkańcy są zmuszeni egzystować właśnie w Zabrodziu i na pewno jednym z działań gminy i urzędu, jeżeli będę miał możliwość pełnić funkcję burmistrza, będzie zadbanie również i uporządkowanie tych kwestii związanych z tymi mieszkańcami. Dziękuję. Prosimy w tym momencie o odpowiedź na taką formę kolejnego kandydata, czyli pana Krzysztofa Sypina, który również ma dwa pytania, które może zadać jednemu kandydatowi lub dwóm pojedynczym. Ja zwracam się z pytaniem do pana Tomasza Banacha, niejako w nawiązaniu do słów wypowiedzianych przed chwilą odnośnie już przygotowanej do podpisania umowy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli tak zwanych ZIT-ów w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wybiera się pan na podpisanie umowy, natomiast ja chciałbym w imieniu własnym, ale też i przede wszystkim bardzo wielu mieszkańców, dla których podobnie jak i dla mnie kultura i również infrastruktura kultury jest szczególnie istotna i bliska z racji tego, czym zajmuję się w dużej mierze w swoim życiu. Chciałbym wiedzieć, jak to się odbywa, że podejmuje pan decyzje arbitralnie, które nie są z nikim skonsultowane. Chciałbym, żeby pan powiedział, z kim pan uzgodnił tą kwestię i skąd pan ma takie poczucie, bo moje jest zupełnie inne, a wynika ono z kontaktu z mieszkańcami i z wielu rozmów, które prowadziłem przez wiele miesięcy, a nawet lat, niestety oczekując na jakiekolwiek inwestycje w infrastrukturę Domu Kultury, walącego się, nie mającego toalet, przy sali widowiskowej, szatni i działającego w uwłaczający sposób i nic z tym państwo nie byli w stanie zrobić, a tutaj nagle pojawia się wrzutka informacyjna na kilka dni przed wyborami samorządowymi, że jedzie pan podpisywać umowę. Pytanie, z kim to zostało skonsultowane i dlaczego pan to chce zrobić? I dlaczego też kolejny burmistrz, który obejmie działania w przypadku, kiedy nie będzie to pan, dlaczego ma otrzymać w prezencie taką decyzję podpisaną przez władze ustępujące na kilka dni przed zakończeniem kadencji? Jeśli to będzie pan, to będzie pan mógł z tych pieniędzy zrezygnować. Bardzo proszę. Natomiast w pytaniu pańskim widzę pewien dualizm i nie bardzo wiem, czy pan sam wie, o czym pan mówi. Bo pan z jednej strony mówi o budowie nowego Domu Kultury, a ja mówię o zupełnie czymś innym. O sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Proszę rozgraniczyć te dwie rzeczy. Dom Kultury jak był, tak jest. Dalej, funkcjonuje. Natomiast my mówimy o możliwości rozwoju dla dzieci, dla młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 1. Czyli mówimy o sali widowiskowej, w której dzieci będą mogły się szkolić, będą mogły szlifować swoje talenty, ale w godzinach popołudniowych, późniejszych, będą mogli z tego korzystać również inni mieszkańcy gminy Goleniów, jak również Dom Kultury, w którym pan przecież pracuje i powinien pan sobie z tego doskonale zdawać sprawę. Pyta pan, z kim konsultowałem. Projekt, jak pan wie, jest panu znany, też już mówi pan sam od paru lat. Ja go konsultuję już od wielu lat. To nie jest kwestia konsultacji dotyczących Domu Kultury, lokalizacji i jakiej formie to, co pan zlecił, a później się pan wycofywał, czyli z projektu Domu Kultury, zmarnowane pieniądze, niestety, uprzedzałem, o tym mówiłem wcześniej. Natomiast dla mnie jest to kwestia zupełnie nowej infrastruktury dla środowiska kultury, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. Te pieniądze są do pozyskania, możemy to zrobić, ale jeśli będzie pan burmistrzem i będzie pan chciał z tego zrezygnować, państwa wola. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Drugie pytanie również pozwolę sobie skierować do pana Tomasza i chciałbym zapytać o temat, który również jest bardzo, bardzo żywym tematem i przedmiotem wielu pytań, wielu trosk mieszkańców, które trafiały również pod moim adresem przez ostatnie tygodnie i miesiące. Chciałbym, aby pan odniósł się do kwestii zarządzania bezpieczeństwem informatycznym w naszej gminie i kwestii związanej z bardzo znanym w przestrzeni publicznej faktem wycieku danych osobowych z naszej gminy. Jest to temat bardzo poważny, który zniknął w którymś momencie pośród różnych innych istotnych tematów. I chciałbym, aby pan powiedział, czy ten temat został kiedykolwiek do końca wyjaśniony i czy w związku z tym cyberatakiem gmina po pierwsze była zmuszona do podjęcia jakichś działań, które naraziły nasz budżet na koszty
i czy podjęła też jakiekolwiek decyzje związane z dopełnieniem tego aspektu związanego z bezpieczeństwem cyfrowym w naszej gminie. I chciałbym też wiedzieć, czy, a jeżeli tak, to który pracownik urzędu zajmuje się tymi tematami i jak to wygląda dzisiaj, czy jest to dalej zadanie urzędu, czy jest to zadanie powierzone firmie zewnętrznej. Atak hakerski, z którym mieliśmy do czynienia, faktycznie odbił się szerokim echem i to nie tylko w Goleniowie, ale w całej Polsce, ale również zahaczyło to o instytucje, które się zajmują atakami hakerskimi. Jak pewnie panu wiadomo, bo o tym informowaliśmy, tym zajmują się międzynarodowe agencje, które zwalczają cyberataki, zabezpieczają cyberprzestrzeń. Nie dalej jak chyba 2 miesiące temu otrzymałem na swoje biurko raport o tym, że zostało zakończone całe postępowanie z tym związane, że atak miał charakter międzynarodowy, że był związany z wojną z Ukrainą, wyszedł i źródło jego jest w Moskwie. Później przez kolejne państwa, jak Filipiny chyba, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale został nakierowany na Goleniów. Takie są dzisiaj czasy, taka jest dzisiejsza rzeczywistość i niestety to się dzieje. Jak się okazało w tym raporcie, wyszło, że nasze wszelkie zabezpieczenia były prawidłowe, że nie było tutaj jakichkolwiek niedociągnięć pracowników i że jako urząd, jako zabezpieczenie zdaliśmy w całości egzamin. W związku z tym nie odbyło się to też kosztami czy jakimiś obciążeniami dla gminy Goleniów. Ubolewam nad tym, bo faktycznie trafiło na gminę Goleniów, no ale taka dzisiaj jest rzeczywistość, to nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, tak daleko wywiad i informacje na ten temat i raport nie sięgają, żeby no, tacy zjadacze chleba jak ja byli o tym poinformowani. Dziękuję. Dziękuję i w związku z tym podobna forma, czyli znana kandydatom i prosimy o odpowiedź na zadanie pytań przez pana Roberta Kruszyńskiego. Dziękuję serdecznie. Ja natomiast chciałbym zachować obecną formę losowania pytań. Chciałem poprosić panią redaktor, aby za mnie wylosowała pytania w postaci wskazania liczby A, B lub C. Albo A, albo dwa razy B, albo dwa razy C, bądź ABC. O co ci chodzi? Ja chciałbym, żeby to były pytania losowe, ponieważ widzę, że na chwilę obecną racja. Pan Tomasz jest atakowany. Dziękuję. Ja oczywiście też z wielką chęcią chciałbym zadać sobie Tomaszu dwa pytania, ale niech sprawiedliwości stanie się radość. Świetnie. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Gdybym wiedziała, my losujemy teraz. Tak, wylosujecie na razie, który jest... Który do pierwszego pytania, tak? Literką. Aha, który jest jaką literką, tak, okej. Okay. Jedna literka, która została, to jest literka B. Czyli to będzie pan Arkadiusz Guziak, bo literki D nie przewidywałem, a B, C. Rozumiem, że literka B to byłbym ja, czyli ja mam Arkadiusz. A. A to, a nie, nie, przepraszam. Nie, ja mam literkę D. Aha, ty masz, tak? Tak. Krzysiu, okej. Okay. Ale może dobrze. Okej, okay. Super, super. Ale to jest dobre. Od 2025 roku zakazane będzie wsparcie finansowe instalacji kotłów na paliwa kopalne, a jedynym źródłem ciepła w budynkach istniejących, znaczy jako jedyne źródło ciepła w budynkach istniejących. Programy rządowe i samorządowe nie będą już dotować wymiany kopciuchów. W naszej gminie ta wymiana idzie bardzo powoli. Jak zamierza pan wesprzeć mieszkańców, aby jak największa liczba skorzystała z tego dofinansowania?
Dziękuję bardzo. Temat związany z energetyką, również cieplną, jest bardzo istotnym i bardzo ważnym tematem. Przede wszystkim w kontekście naszego zdrowia i zdrowia naszego środowiska naturalnego, natomiast również i w kontekście całej formuły prawnej, która spada na nasze barki, również i samorządów związanych z zarządzeniami i całym prawodawstwem na poziomie Unii Europejskiej. Więc jest to temat bardzo istotny. Widzę potrzebę niezwłocznego rozpoczęcia prac na rzecz zmiany naszych realiów dotyczących źródeł pozyskiwania energii cieplnej. I zgodzę się, Robercie, z Tobą odnośnie tego, że jest to temat bardzo istotny. Ja pozwoliłem sobie też przeprowadzić szereg rozmów i takich rozpoznań sytuacyjnych związanych z funkcjonowaniem goleniowskiej gminnej spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wiem skądinąd, że pomimo tego, że obecni włodarze dużo mówią na temat minimalizowania śladów węglowych, na temat dekarbonizacji tak zwanej, to fakt smutny jest taki, że PEC, pomimo tego, że przez kilkanaście lat można było z tym zrobić bardzo dużo, cały czas korzysta wyłącznie z miału węglowego jako jedyne źródło pozyskiwania energii. I jest to, uważam, sprawa, którą musimy niezwłocznie zająć się jako osoby zarządzające gminą Goleniów i będę na pewno wspierał tego typu działania, będę otwierał się na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i będę wspierał pozyskiwanie środków zewnętrznych chociażby z funduszy spójnościowych i funduszy, które będą możliwe do wykorzystania właśnie w tym celu, po to, żeby wspierać zarówno mieszkańców przy wymianie tak zwanych kopciuchów, bo jeszcze są cały czas takie piece niestety użytkowane w naszej gminie, ale też na pewno będę reagował na poziomie współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marku, jako radny powiatowy w 2020 roku mocno lobowałeś połączenie Goleńskiego Szpitala ze Szpitalem Klinicznym w Szczecinie. Później temat ucichł i przestałeś się w ogóle o nim mówić. Dzisiaj mamy rok 2024, a temat nadal nie został doprowadzony do końca. Dlaczego odpuściłeś ten temat? Dlaczego szpitale te nie zostały połączone? Przecież twoja rola radnego oraz partia polityczna, którą prezentujesz, miała swojego wojewodę i był to idealny temat i czas, żeby ten temat doprowadzić do końca. Trzeba zacząć od samego początku, jak wyglądała ta sprawa z połączeniem naszych szpitali, szpitala klinicznego ze szpitalem w Goleniowie. Kiedy zapadł pomysł połączenia tych szpitali i było praktycznie wszystko już dopięte, mieliśmy pandemię, gdzie szpital kliniczny na Pomorzanach musiał stworzyć wielki szpital tymczasowy, covidowy, żeby chronić życie i zdrowie naszych mieszkańców. To pociągnęło strasznie duże sumy pieniędzy. Również też utworzyliśmy jako szpital kliniczny na swoim terenie również taki oddział szpital tymczasowy. Potem nastąpiła wojna, wybuch wojny za granicą. To znowu był kolejny czas, który nam się przesuwał, jeśli chodzi o połączenie szpitali między klinicznym a naszym w Goleniowie. Teraz mamy zbliżającą się kadencję aktualnego rektora. Prawdopodobnie wrócimy do tego tematu już po wyborze nowego rektora na uczelni Pomorzany. I dlatego też chcę zostać burmistrzem gminy Goleniu, bo uważam, że będąc burmistrzem, powinniśmy też zadbać o zdrowie naszych mieszkańców przede wszystkim i też współdziałać, jeśli chodzi o tworzenie naszego szpitala goleniowskiego i lobować ten pomysł połączenia dwóch szpitali, ponieważ ten szpital, który będzie szpitalem już wtedy klinicznym, jego ranga wzrośnie, na pewno będzie lepszy dostęp do usług medycznych, do porad internistycznych. Ale muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ten szpital był jeden temat, z którym się zajmowałem, jeśli chodzi o szpital w Goleniowie, bo też mamy ostatnio, szykujemy się do wielkiej inwestycji, bo chcemy zrobić tu na naszym terenie szpitala dom opieki społecznej, tak, który na pewno przysłuży się naszym mieszkańcom. Więc sprawy szpitalne od samego początku były w moim sercu. Zawsze się starałem, żeby ten szpital funkcjonował, chociaż wyniki finansowe czasami miał słabe, ale potrzeba dla mieszkańców tego szpitala jest
i będąc burmistrzem tego tematu nie zostawię, ale będę również kontynuował. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I taką samą formę teraz ostatni kandydat. Proszę bardzo, pan Tomasz Mana. Ja chciałem podziękować panu Robertowi za to, że tak fajnie rozegrał tą bardzo losową formę zadawania pytań. Ja spróbuję oddać to samo, co otrzymałem pana Krzysztofa. Moje pierwsze pytanie. Jest pan muzykiem, prawda? Jest pan muzykiem, który prowadzi orkiestrę. Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego pan tak fałszuje? Dlaczego ignoruje pan prawo? Dlaczego w momencie, kiedy dwóch wojewodów z różnych opcji politycznych odwołuje pana z funkcji radnego, pan to ignoruje i pan ma gdzieś przepisy? Czy pan się zachowuje tak jak pan Wąsik i Kamiński, że pan po prostu ma swoje prawo i pan będzie tak dalej postępował? Czy jako burmistrz przyszły będzie pan również tak samo ignorował sprawy nadzoru wojewody, jakimi są arbitralne decyzje, które on tam zapadają? Po pierwsze, szanowni państwo i panie Tomaszu, nie ignoruję prawa. To po pierwsze. Po drugie, nie mam gdzieś, cytując przedmówcy, zupełnie nie podpisuję się pod tego rodzaju sformułowaniami. Proszę państwa, mój przypadek jest przypadkiem wybitnie politycznym i pan o tym doskonale wie, choć nie przyzna się pan do tego. Proszę państwa, powiedzieć, do czego mam się przyznać? Państwo, proszę powiedzieć, bo pan stawia zarzut. Może pan nie przerywać. No ale dziękuję. Proszę nie przerywać, ja udzielam odpowiedzi. Więc proszę państwa, cała sytuacja sprowadza się do tego, że jako radny Rady Miejskiej zorganizowałem koncert dla dzieciaków, dla dziewczynek w wieku między 3 a 12 rokiem życia na deskach sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury. To zostało stwierdzone. Proszę nie przerywać rozmówcy. Ucieka pan od odpowiedzi. Nie. Ja mam nadzieję, że tych 10 sekund zostanie mi doliczonych. Dlatego chciałbym, żeby państwo mieli świadomość, że cała ta afera, którą przywołuje tutaj pan Banach, dotyczy wyłącznie zorganizowanego koncertu dla dzieci na deskach Goleńskiego Domu Kultury, bo gdzież ten koncert miał zostać zorganizowany? A w moralny sposób jestem w pełni przekonany co do tego, że powinienem postąpić w ten sposób. Co do zarządzenia wojewody zachodniopomorskiego, który wydał je na miesiąc przed upływającą kadencją, również z przykrością muszę stwierdzić, że nie było to zarządzenie merytoryczne, tylko było to zarządzenie polityczne i pan stoi między innymi wraz ze swoim środowiskiem za tą całą sytuacją, o czym pan doskonale wie i bardzo wielu ludzi, którzy obserwują tę sytuację, również wiedzą, że jest to manipulacja polityczna, która miała jedynie na celu osłabienie mojej wiarygodności w oczach mieszkańców. Natomiast chcę, żeby państwo wiedzieli, że odwołałem się od tej decyzji. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej uczestniczyłem w niej prawomocnie, dlatego że zarządzenie zastępcze wojewody nie jest prawomocne do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego, pozwolę sobie jeszcze dokończyć zdanie, bo przerywano mi w wypowiedzi, więc dokończam. I dlatego też wierzę w to bardzo, że Wojewódzki Sąd Administracyjny po zapoznaniu się z pełnym materiałem dowodowym w obiektywny sposób podejmie słuszne rozstrzygnięcia i okaże się, że faktycznie miałem prawo wykonać koncert dla dzieci z Akademii Baletu w Goleniowie. Dziękuję. Okazuje się, że ja jestem winny temu, że pan Krzysztof sprzedawał bilety też na to wydarzenie, no ale trudno, przyjmuję to. Panie Krzysztofie, miałem zadać panu inne pytanie, bo wspominał pan o tym, że chce pan prowadzić gminę jak przedsiębiorstwo, a z drugiej strony w swoim programie pan mówi, że jest pan przeciwny temu, żeby budować nową strefę przemysłową. Ja już pomijam, że pan chyba nie do końca rozumie kwestie związane z tym, co to znaczy strefa przemysłowa, że to nie jest tylko blaszaki, które pan sugeruje, że mogą powstać, natomiast wielka szansa przed biznesem goleniowskim również. Ale zostawmy to pytanie. Mam dużo prostsze pytanie i krótsze. Niech pan powie, dlaczego pan, odpowiadając na pytania, do których był pan przygotowany, czyta z kartki. Czy pan tak jak partyturę musi wszystko czytać, czy takim samym będzie pan burmistrzem, że trzeba panu przygotować ściągę, z którą pan odczyta? Nie ma pan własnego zdania? Dziękuję za oba pytania, choć miał pan zadać jedno. Jedno, drugie. Ale
Państwo będą mieli możliwość zapoznania się z materiałem audio, wideo i sami Państwo ocenią, czy czytam z kartki, czy posiłkuję się notatkami, do których wszyscy mamy prawo i Pan również notował i ma przed swoim nosem przygotowane notatki, do których Pan zaglądał. I proszę obejrzeć zarówno dzisiejszą rozmowę, jak też i tą sprzed tygodnia zorganizowaną z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy. I proszę samemu wyciągnąć wnioski, na ile czytałem z kartki, a na ile po prostu tak jak każdy z nas tutaj w nią zerkałem. To jest odpowiedź na to pytanie, natomiast odnośnie strefy przemysłowej uważam, że jest to błędny kierunek, dlatego że gmina na temat nowej strefy przemysłowej, dlatego że gmina Goleniów w tym momencie może poszczycić się, i mówię to z satysfakcją, niemalże zerowym bezrobociem, bo bezrobocie na poziomie 1,6% jest bezrobociem tak zwanym naturalnym, czyli my nie mamy zapotrzebowania na kolejne miejsca pracy, my mamy zapotrzebowanie na jakościowe miejsca pracy i mamy zapotrzebowanie na zwrócenie uwagi przez gminę Goleniów, przez zarządców gminy Goleniów na jakość życia mieszkańców w naszej gminie. A jeżeli ma powstać również nieskonsultowana z nikim strefa przemysłowa, której Pan jest orędownikiem i Pan przed jakimś niedawnym czasem wyskoczył z tym pomysłem również do celów kampanii wyborczej, uważam, że takie sprawy trzeba przemyśleć, trzeba je skonsultować przede wszystkim z zainteresowanymi mieszkańcami i mieć świadomość tego, że jeżeli zaczniemy inwestować w strefę przemysłową, w jej infrastrukturę i w jej uzbrojenie, to na kolejne lata przestaniemy inwestować w dziurawe drogi, po których również Pan dojeżdża do swojej pracy ze Szczecina czy z Goleniowa, już nie wnikam, ale faktem jest, że powinniśmy przede wszystkim posłuchać mieszkańców i też zadbać o środowisko, co też jest bardzo istotne, a z punktu widzenia zabudowy kolejnej przestrzeni uważam to w tym momencie za nie najistotniejsze, nie najważniejsze. Dziękuję bardzo. Bardzo przepraszam, ale zakończyliśmy już zadawanie pytań i proszę ad vocem nie odpowiadać. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie nie czytać z kartki, ale sobie trochę jednak zerkać. Oficjalnie dobiega końca już nasza debata, ponieważ ostatnie pytanie padło. W imieniu własnym kolegi Andrzeja oraz wszystkich, którzy doprowadzili do tego, że ta debata mogła powstać, a Państwo mogli ją zobaczyć, serdecznie dziękuję. Zapraszam również serdecznie do odwiedzenia naszej strony portalowej, naszego fanpage'u, a także kanału naszego na platformie YouTube. Szanowni Państwo, mówię do czytelników, widzów naszej strony internetowej. Debata została zorganizowana przez zespół redakcji Goleniów.net z osobami prowadzącymi. Kamila Piwowarska. Andrzej Bugajski. Kamera online. Facebook. Pan Sławomir Piwowarski. Montaż i realizacja debaty wideo i audio, która ukaże się po zmontowaniu w bardzo dobrej jakości, a nie w tej, która idzie na żywo. Pan Piotr Momachowski. Debata odbyła się, proszę Państwa, w gościnnych progach restauracji Kazamaty, w której można zjeść posiłek, a także odbyć konferencję, komunię, wesele. Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że debata, która się odbyła, była dla Państwa czytelna, jasna i przejrzysta. Dziękuję bardzo. I wszystkich zapraszamy na dobrego kotleta. Na dół do Irenki. Tak jest. Od jutra. Restauracja Kazamaty ma swoją taką ironiczną nazwę w tym momencie, bo może wskazywać, co czeka burmistrza, jeżeli nie dopełni tego, co tutaj obiecał, czyli Kazamaty. I tak, i nikt nikogo nie wypuszcza, dopóki nie skończy posiłku. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję kandydatom. Dziękuję.